Trochę chciałbym może postawić pod znakiem zapytania to hasło Bunt Młodych III RP. Wydaje się z tych tutaj słów czy terminów, to właściwie tylko trzecia RP jest moim zdaniem prawdziwa, to chyba też nie zbyt długo potrwa. Nie jest to bunt moim zdaniem, jest przeceniana jakby skala tego, powiedziałbym, niezadowolenia. Owszem, poparcie dla kandydatów establishmentowych było większe niż dla antyestablishmentowych, niż dla establishmentowych, ale to jest 60-40%. Przypominam również, że Andrzej Duda wygrał po prostu jakąś marginesem kilku procent, tak? Gdybyśmy mieli, gdyby to było, nie wiem, 70-30, to można by mówić o buncie. Poza tym udział w procedurach demokratycznych wyborczych naprawdę nie jest w państwie demokratycznym buntem. Buntem jest kopnięcie w stolik i przejście do innych form kontestacji. Jeśli chodzi o ten, o tych młodych, no Leszek tutaj słusznie zwrócił uwagę na to, że tylko i wyłącznie w grupie 30-39, czyli grupie, do której ja należę, mam 39 lat, wygrał Komorowski, tak? Więc właściwie i też Paweł Dobrowolski bardzo dobrze pokazał, jakie są problemy ludzi młodych w Polsce, ale naprawdę nie byłoby szczególnie trudne zrobienie prezentacji, która by pokazywała, jakie są problemy ludzi na emeryturze, jakie są problemy ludzi w średnim wieku, specyficzne, tak? W mojej grupie na przykład jest dość dużo frankowiczów. To nie będzie już problem młodszych, z tego powodu, że oni po prostu nie mają zdolności kredytowej, bo to jest związane z prekaryzacją, więc nie będzie problemu długu, będą mieli inne problemy. Raczej pytanie to, o czym powinniśmy dyskutować, to jest dlaczego inni nie protestują w sposób bardziej wyraźny. No to, że akurat Kukiz przyciągnął głosy młodych, coś by było pięknego, naprawdę uroczego w tym, gdyby Rockman z zespołu Piersi stał się trybunem emerytów. Aczkolwiek no, jest to raczej mało możliwe, więc wydaje mi się z powodów kulturowych jest oczywiste, poza jakimkolwiek programem, bo jeżeli gdzieś się sprawdza ta koncepcja demokracji radykalnej, hegemonii dla Kloimów, to ona akurat bardzo dobrze opisuje sytuację, z którą mieliśmy do czynienia. Kukiz był po prostu pustym, znaczącym. Im mniej mówił, to łatwiej było się z nim utożsamić, więc jakby on ściągnął różne głosy. Wydaje mi się, tutaj też nie będę może jakoś bardzo oryginalny, ale chciałbym pewne rzeczy jakby wypunktować. Mamy, zanim przejdę jakby do jakiejś takiej diagnozy, mamy oczywiście problemy i materialne, i kulturowe, które sprawiają, że establishment, ci, którzy od 8 lat rządzą, nie cieszą się specjalnym uznaniem. Te problemy materialne są, i to jest dla ludzi niesłychanie irytujące, bardzo sprytnie ukrywane w różnego rodzaju propagandzie czy takim stronniczym pokazywaniu różnych danych, zwłaszcza danych makroekonomicznych. Mówimy o wzroście PKB, o inflacji, o bezrobociu. Nie mówimy na przykład o tym, jaki jest udział płac w PKB, tak? Czyli ile z tego, co wypracowuje gospodarka, trafia do ludzi. W Polsce on jest bardzo niski. Nie mówimy o tym, jaki jest udział wydatków publicznych w PKB, tak? Można by myśleć, to czego nie zarobimy, to dostajemy w usługach publicznych. On również jest bardzo niski, tak? Udział wydatków socjalnych w PKB również w Polsce jest bardzo niski. Co się dzieje z tymi wszystkimi pieniędzmi? One są prywatyzowane, tak? One po prostu idą do kieszeni właścicieli kapitału. I tutaj bym już przyrównywano różnych uczestników tutaj, Pawła Dobrowolskiego, Michała Bilewicza, do różnych filozofów, ja bym zaproponował takie równanie. Mianowicie wydaje mi się, że jak dodamy Dobrowolskiego do Bilewicza, to wyjdzie Walter Benjamin. To znaczy, jeżeli zestawimy sytuację materialną ludzi młodych z ich zamiłowaniem do teorii spiskowych. Jest takie bardzo ładne zdanie Benjamina: dopóki będzie istniał przynajmniej jeden żebrak, dopóty będzie istniał mit. Motorem tego niezadowolenia jest rzeczywiście zła, obiektywnie tutaj się z Pawłem całkowicie zgadzam, sytuacja ludzi młodych. Dlaczego oni odpowiadają w sposób w większości mityczny? No również dlatego, że można powiedzieć, taki język to jest język, który słyszą w różnych miejscach, w instytucjach publicznych, w szkole, w mediach, tak? No jeżeli rząd podał 20 milionów na Świątynię Opatrzności Bożej, no to nie ma się co dziwić, że potem nowy prezydent występuje pod Świątynią Opatrzności Bożej. Kto się wiatr zbiera w burze, i to jest konsekwencja kształtowania również przez ekipę PO, przez 8 lat rządzącą, czyli w
tej grupie 18-29 80% to są osoby, które przeszły przez szkołę średnią i studia wyższe za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Tak więc można powiedzieć, Platforma Obywatelska sama sobie wyhodowała ten język, jakby ten rodzaj myślenia o polityce. Problem kulturowy, który mamy, tutaj powtarzam trochę diagnozę, ale zaraz dodam pewien nowy element, mianowicie rzeczywiście w Polsce polska kultura, polskie życie publiczne, sposób funkcjonowania naszego społeczeństwa jest niesłychanie hierarchiczny i grupy podporządkowane, niższe, różne, tak, jakby w tym ludzie młodsi, niespecjalnie mają coś do powiedzenia, co generuje jakby ten, rzeczywiście to żądanie podmiotowości, pełna zgoda, ale kolegom, koleżankom, patriotom, patriotkom chciałbym przypomnieć, że pogarda dla grup położonych niżej jest czymś ultrapolskim, tak? Więc odwoływanie się do polskich tradycji tutaj, nawet można by, napisałem trochę stron na ten temat, można by w ogóle jeden z wyznaczników polskości zdefiniować właśnie przez tę radykalną hierarchiczność, więc tutaj poszukiwanie rozwiązań właśnie w tradycji naszej polskiej, patriotyzmie i tak dalej, to jest trochę raczej rozwalanie termometru niż rzeczywiście rozwiązanie, tak? To nie ma innego wyjścia niż jakiś, moim zdaniem, rodzaj oświecenia i kulturowego, i materialnego, to znaczy powiedziałbym tak, egalitaryzm i racjonalność, to są dwie cechy, które nigdy też nie były specjalnie jakoś tutaj obecne w społeczeństwie polskim. To, że dzisiaj nie mamy, jakby, zwłaszcza elity nie są egalitarne, widzimy straszliwą pogardę dla przeciętnego człowieka, dla biednego człowieka ze strony elit, tak? To niefortunna wypowiedź minister Bieńkowskiej o 6 tysiącach. Okej, w kontekście urzędników wszystko jedno. Proszę Państwa, ja jestem pracownikiem naukowym, mam habilitację, pracuję zgodnie z rankingami, najlepszym Uniwersytecie Polskim, czyli z dwóch najlepszych. Moja pensja brutto 4200, tak? Ja zdaniem nie tylko, nie jestem źle ułożony w tej hierarchii. Tak? 2/3 ludzi w Polsce zarabia poniżej średniej. To też pokazuje, jaki mamy słaby egalitaryzm. Więc ten postulat podmiotowości wyartykułowałbym właśnie w ten sposób, że potrzebna nam jest większa kultura egalitaryzmu i też różne inne problemy by to rozwiązało, tak? Bo na przykład w dużej mierze słaba innowacyjność polskiej gospodarki jest związana z brakiem tolerancji i z brakiem egalitaryzmu, tak? To zresztą w różnych badaniach, na przykład, nie wiem, Richard Floyda, wydawany przez Narodowe Centrum Kultury, to bardzo dobrze pokazuje, że tam, gdzie jest egalitaryzm i tolerancja, tam też jest większa, można powiedzieć, większa kreatywność i innowacyjność. Jeśli chodzi o poziom materialny, pierwszy podstawowy problem, który mamy, i to znowu jest kwestia tego, jak został ukształtowany dyskurs publiczny, mianowicie zupełna nieobecność w wymycie dyskursu publicznego z jakichkolwiek kategorii klasowych. Zobaczmy na przykład na wyniki wyborów prezydenckich, jak one są przedstawiane. Wiemy, na kogo głosowali młodzi, starzy, w małych miasteczkach, w dużych, z takim wykształceniem innym. Czy ktoś z Państwa wie, kogo wybrały osoby o dochodzie do 2000 zł? W Polsce. Czy ktoś z Państwa zna te dane tutaj na tej sali? Nikt nie zna, ja również ich nie znam. Oczywiście można by je poznać, zgoda, ale to nie o to chodzi. Wiadomo, że jakby to nie jest wiedza, która jest niedostępna, to jest informacja, która jest zupełnie nieobecna w dyskursie publicznym. Kto jest prezydentem ludzi biednych, kto jest prezydentem ludzi bogatych. Wracając do tej maksymy Benjamina, na problemy materialne nie ma innych dobrych odpowiedzi niż odpowiedzi materialne i materialistyczne. I dlatego powinniśmy naprawdę, to co jest pierwsza rzecz, to jest do zrobienia, jeśli chodzi o co robić, jeśli chodzi o działalność symboliczną, coś, co zależy od nas, to jest przywrócenie języka analizy, w ogóle opisu klasowego do głównego nurtu debaty. I wreszcie, tak jak powiedziałem, będę mówił krótko, może w dyskusji trochę więcej. Rzeczywiście tutaj się zgadzam z wieloma przedmówcami i przedmówczyniami. Jest problem polityczny, który został wyartykułowany poprzez figurę Jowów. Jowy są moim zdaniem symptomem, są złą odpowiedzią na dobre pytanie. I na pytanie, które znów nie jest tylko i wyłącznie pytaniem polskim, tylko jest pytanie, które się pojawiło w ruchu oburzonych, w ruchach Occupy. To jest rzeczywiście to pytanie o sprawczość, o to, dlaczego w demokracji suwerennej ma być lud,
a lud nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia, dlaczego mamy wybory, a nie ma wyboru. I tutaj tak naprawdę akurat ci, którym się wydaje, że PiS i Duda to jest jakaś odpowiedź, jakiś wybór, wszystkie partie, które są w tym momencie w parlamencie, i tutaj PiS, Duda, PO i tak dalej, to są ludzie, którzy już Polską rządzili w takiej czy w innej konfiguracji, w Unii Wolności, w AWS-ie, w SKL-u i tak dalej. Wszystko to już było, PiS też już był, te wszystkie pomysły już były. W 2005 roku wygrali wybory w dużej mierze na spocie z pustą lodówką, reklamując się jako partię ludzi biednych. Rozwiązania, które zostały wprowadzone w życie, Zeta Pilowska, neoliberalna ekonomistka, została ministrą finansów, zlikwidowano trzeci próg podatkowy, obniżono składkę rentową, zlikwidowano podatek od dziedziczenia i od darowizn. Wszystko rozwiązania korzystne dla ludzi bogatych. Więc w tym sensie jakby nie wierzę w tę odpowiedź, podobnie jak nie wierzę w Wiowy. Natomiast rzeczywiście mamy potrzebę, moim zdaniem, reformy ustrojowej w kierunku większej demokratyzacji. Chciałbym podkreślić, że tutaj nic to nie ma wspólnego z jakąś monarchistyczną błazenadą. Uważam demokrację parlamentarną za lepszą niż cokolwiek, co było wcześniej, ale nie najlepszą z możliwych. I też, jeżeli popatrzymy, cofniemy się do XVIII wieku, kiedy ten system był kodowany, tak, kiedy on jakby uzyskał pewną instytucjonalną formę, czyli w Stanach Zjednoczonych wraz z rewolucją amerykańską, to oni byli bardzo uczciwi. Oni mówili, chodzi o to, żeby dać ludowi trochę władzy, ale żeby nie dać jej za dużo. To jest system, który ma upodmiotawiać, ale również ma upupiać, mówiąc po gombrowiczowsku. Dzisiaj demokracja parlamentarna się przedstawia jako ostateczną, jedyną możliwą artykulację suwerenności ludu. To jest po prostu nieprawda. I ten postulat, czy ten pomysł, który się pojawił w Wiowach w formie takiej, powiedziałbym, no, niefortunnej, tak? Znaczy tutaj też na sali mamy Pawła Dobrowolskiego, który jest wielkim zwolennikiem Wiowów od dawna, więc może w dyskusję się jakoś jeszcze włączy. On za sobą kryje rzeczywiście intencję, to jest dokładnie intencja, która była na ruchu Occupy. Michael Hyde, Antonio Levy napisali świetny artykuł w piśmie Foreign Affairs, który się nazywa Walka o realną demokrację na Wall Street. I to jest właśnie to, o co chodziło. W tym sensie to, z czym mam do czynienia w Polsce, jest podobne do tego, co się dzieje za granicą. Zgodziłbym się trochę tutaj z Leszkiem Jarzeckim, że stosunkowo niewiele możemy zrobić na poziomie państwa narodowego i w ogóle powiedziałbym, że ten poziom państwa narodowego to jest ten poziom, który powinien wypaść. Powinniśmy mieć więcej władzy zorganizowanej w bardziej demokratyczny sposób, na poziomie na przykład Unii Europejskiej, która jest straszliwie niedemokratyczna. Deficyty demokracji w Unii Europejskiej są gigantyczne. To między innymi umożliwia takie sytuacje, jak teraz mamy, czyli negocjacje zupełnie tajne dotyczące porozumienia na temat wolnego handlu. Z drugiej strony to powinno być uzupełnione przeniesieniem znacznej części władzy na poziom o wiele bardziej lokalny, samorządowy, przy reformie tych mechanizmów władzy na poziomie samorządów najpierw, tak, żeby ta władza była bardziej odpowiedzialna, bardziej bezpośrednio kontrolowana. Przedstawicielstwo może być, ale dlaczego mamy mieć mandat wolny? Jest jeszcze bardzo dobre rozwiązanie polityczne, tak zwanego mandatu imperatywnego, w którym mamy przedstawicieli i przedstawicielki, ale mówimy im, w jakich kwestiach mają zająć jakie stanowisko i pod sankcją odwołania oni muszą nas w ten sposób reprezentować. To jest sensowny sposób funkcjonowania reprezentacji. Jeżeli sobie wybieramy reprezentanta, przedstawiciela, pełnomocniczkę, to w umowie notarialnej jakby umawiamy się co do czego, jak może nas reprezentować. W tym momencie ten system polityczny przedstawicielstwa, tak jak funkcjonuje, to jest ekwiwalent podpisania in blanco komuś pełnomocnictwa do dysponowania dowolnie wszystkimi pieniędzmi, które mamy na koncie. Mówiąc tak obrazowo, każdy z nas uznałby tego rodzaju dawanie takiego pełnomocnictwa osobie obcej za szaleństwo, a jednak takie właśnie pełnomocnictwo dajemy obcym ludziom w sprawach moim zdaniem o wiele bardziej istotnych, bo dotyczących naszego wspólnego losu. I tu wydaje mi się, coś naprawdę na tym poziomie powinno się wydarzyć.